Badzik. No i co, są żabongi? Nie widać ich na razie, co nie? Znowu pokażę. Ale huknął. Wygląda tak dosyć przerażająco tej porze, w tej mgle. Co to jest, Grzesiu? Gorzelnia. Gorzelnia. Każdy zaworek jest oświetlony. A czekaj. Jakiś Heniek się nie położył pod zaworkiem i nie spuszczał sobie do później. Gorzelnia, czyli teoretycznie to, co wędkarze lubią. Co by tu dużo nie mówić. Nawet na wodzie śmierci drożdżami. A co ty mówiłeś w tym zaworku, że z czego oni tam mają robić, że co? Każdy zaworek jest oświetlony. Tylko po to, żeby żaden pan Heniu nie położył się pod zaworkiem, wiesz, i nie spuszczał do buzi bezpośrednio. Ja pierdzie, masakra, kurczę, taki zaworek. No, powiem wam, że no, fajnie, fajnie. Moi drodzy, ale jedziemy na ryby. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sebastian Kowalczyk. Jest z nami Grzesio z kanału Wyhaczone. Jak nie widzieliście kanału Wyhaczone, to wejdźcie, oglądajcie, bo bardzo fajne filmy. Również instruktażowe, jak łowić duże drapieżniki. Bo na przykład Grzesio ma rekord sandacza 15 kg. Ile? 9? 1,9 m, 15 kg jest to gra. Dlatego go nie lubimy, tak? Wchodzicie do niego na kanał i hejtujecie Grzesia. Bo łowi za duże ryby, w głowie się popieszało. Będzie z nami też pływa Piotrek, siema Piotrek. Siema, cześć. Tak, a ja wam coś powiem, bo w ogóle to z Grześkiem żeśmy łowili na Odrze teraz. Bardzo fajnie. Złowiłem życiówkę bolenia, ale to zobaczycie w kolejnym jakby materiale. No chyba, że wejdziecie na mojego Instagrama, to sobie tam możecie już go zobaczyć. A ja od rana jestem wściekły, no bo tak. Miałem właściwie wracać do Warszawy, ale Grzesiek mówi, to jeszcze zostanie jeden dzień, to sobie pojedziemy tutaj w takie inne miejsce, połowisz sobie może fajnych rybek. No, no musiałem pozwolenie wykupić siedmiodniowe, tak? No i mam to pozwolenie, słuchajcie. Mam to pozwolenie, tutaj mam na telefonie, oczywiście, już wam pokazuję, że mam. O, tak wygląda pozwolenie. I teraz przypłynie pan strażnik, załóżmy PSR i powie, a gdzie jest rejestr? Ja powiem, tutaj mam. Ale to niewypełniony. Ja powiem tak, to niech mi pan wypełni ten rejestr teraz. Bo ja kurwa nie potrafię. Ja nie wiem, co w tych zarządach robią do tej pory. Chyba tylko nasze pieniądze biorą. Faktycznie ktoś przyjedzie kiedyś i was na taczkach wszystkich powywodzi. Jaki to jest problem, jeśli ja wchodzę na okręg Opole i tam jest e-zezwolenie, wykup, zapłać, blikiem się da, wszystko się da. Jaki problem tam jeszcze było taki guziczek do kliknięcia dodać, wypełnij pozwolenie, wypełnij rejestr. Jaki to był problem? Ja podejrzewam po prostu czasami, że takimi rzeczami zajmują się ludzie, którzy nie łowią ryb. A po co tam tacy ludzie w zarządach, co nie łowią ryb? No właśnie po to, aby takie buble potem były. Ja się wkurzał, jeżdżąc po Polsce na ryby, wydając swoje ciężko zarobione pieniądze na was. Darmo zjady. No, dziękuję, skończę, już się nie będę zarobił. A co, na ryby powinien, co nie? Na ryby. Teraz tak, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak namierzać sandacze na dużej zaporówce bez echosondy. Bo z echosondą to każdy po prostu idiota namierzy, nałowi, potem pewnie zeżre, a przecież wiecie, że to nie o to chodzi. Łowimy co? Z echosondą łowimy? To dzisiejszy odcinek jest o tym, jak złowić sandacza z echosondą. No niestety warunki nam nie dopisały, załoga nie współpracuje. Spadzik. No i co, są żabongi? Nie widać ich na razie, co nie? Na razie nie, ale spokojnie, znajdę. O, patrz. Widzisz? No są. Dobra, stajemy, one są za nami. Piotruś. One są tutaj. Tu. Tak, stawię. Ale Grzesiu, ale to nie jest tak, że jak ryba jest, to jest klątwa pierwszego rzutu, a nie jest, że jak jest branie, to jest klątwa pierwszego rzutu. Znaczy, jak dla mnie to klątwa pierwszego rzutu to jest w momencie, kiedy ryba ci uderzy w pierwszym rzucie i ty jeszcze nie wetniesz, to już możesz jechać do domu. Nie, jak złowisz rybę, to jest dramat. Jak to jest, widzowie, klątwa pierwszego rzutu? Jak branie nie wcięte, to jest dupa blada zbita, czy... No bo jak tak mówisz, to możemy spływać już. Ale to ty miałeś klątwę pierwszego rzutu, nie my. A, to dobra, weźmy wysać na brzeg, jak tak.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś na pięknej wodzie, choć tego nie widać, bo wszędzie dookoła mgła, czy deszcz, żeby nie powiedzieć mrzy, ale jesteśmy na łodzi i to w bardzo fajnym składzie. Dzisiaj nieco więcej osób na łodzi. Jest z nami Sebastian. Cześć. I jest z nami Grzesiu. Siemanko. Dzisiaj głównie sandacze, choć mam nadzieję, że nie zabraknie też pływania za szczupakami. A że pogoda ostatnio typowo szczupakowa, to miejmy nadzieję, że coś fajnego się wydarzy. Zapraszam. Tuberzy zakały wędkarstwa. Ustawienie numer dwa, bo uważam, że to pierwsze ustawienie to było takie troszeczkę za bardzo na rympał. Tak, o tak. O Jezu, ryby, stawiamy bach, a to trzeba tak popływać, pokręcić się troszeczkę, obejrzeć, przemyśleć. Czy lepiej z góry na dół, czy może z dołu do góry, bo tak też czasami jest fajniej zmienić kąt, ale to do wszystkiego dojdziemy. Mam nadzieję, bo czasu nie mamy dużo, bo o której musimy się stawiać? Gdzieś tak o... 15.30. No, góra, góra, więc tu do wieczora właśnie będziemy. Ryby są! Są ryby! Chłopacy! Są ryby! No są ryby. No dobra, są za nami. No fajnie jesteśmy ustawieni. Myślę, że możemy stanąć nawet. Bez jakiegoś kombinowania. To podpłyń jeszcze troszeczkę w tamtą stronę. Tak aby zobacz, tam na te płytki rzucać. Dobra. Barka wzburzyła dno, wyszła ochotka, leż podpłynął i sardać się od razu zaraz. Wodę. Dobrze, zaraz będą brały. Zaraz będą brały. Kuba wie co robi. Tak, grunt to mieć znajomy. Dzięki Kuba. Piotrek miał przed chwilą branie. I co ciekawe, Piotrek łowi całkowicie inaczej, bo Piotrek obserwuje plecionkę, co mnie bardzo cieszy, bo ja tego nie potrafię robić, nigdy się tego nie nauczyłem. A tu możemy poradnik cały zrobić o tym, jak plecionkę obserwować. I może moje wędkarskie losy w końcu się odwrócą i zacznę łowić potężne ryby. Tak? Oby. Obiecał, słyszeliście. Tutaj fajne miejsce, bo płyniemy po kancie. Ten kant od brzegu, no, zależy na który brzeg patrzeć, ale oddalony jest jakieś, no, myślę, że 500 metrów, 400. No tam jest płyciutko. 1,5-2 metry tutaj spada na głębszą wodę. No i na jednej zaporówce kiedyś żeśmy sobie też taki kant, no to nie był kant, no to raczej kant rynny, tak? Żeśmy znaleźli, no i się ustawiamy i patrzymy, płynie w naszą stronę łódeczka wiosłowa. Ale zapierdziela dziadek na tej łódeczce, po prostu aż się za nim kurzy. No i dopłynął do nas na jakieś 100 metrów i krzyczy: panie, ja tam mam trupa postawionego! Rozumiecie? Kilkaset metrów od brzegu, przez pół jeziora przepłynął, musiał na kanciku. Można według przepisów tak trupa wywieźć? Wiesz co, generalnie to jest w ogóle problem wszystkich wód. Mamy jedną wodę, na której łódką można pływać, ale nie możesz wypłynąć, bo wszędzie stoją zestawy karpiowe. Oni łowią, siedzą na jednym brzegu i mają wywiezione pod drugi. Ja generalnie nie jestem karpiarzem i nie bardzo widzę sensu. To jest odwieczny konflikt spinningista-karpiarz. I trupiarz. Bardzo prosta rzecz, moi drodzy, teraz ryby zaczną brać. To nieważne jak się ustawimy, bo to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu my żremy, one też zaczną żreć, bo to no nie ma inaczej. Bo to tak jest, że jak głodny patrzy na tego, co wpierdziela, to mu się też od razu chce. Więc teraz będzie grubo, tak, Grzesiu? Nie wiem. Grzesiu zrobił bardzo dobre kanapki, dużo masła, to szanuję. Co było? Co jest? Szczupacz! Nie było kija? Nie było kija. No coraz bardziej mnie Piotrek zaciekawia z tym obserwowaniem plecionki. Zaraz będziemy o tym gadać. Skąd to początek? Znowu pokarczę. Ale huknął! Jepa! Tak się poprawił, o, może w ten sposób, już ryba. Podbieraj! Piotrek, podbieraj! Ale to chyba będzie boleń. Przecież takie mam, taką mam czutkę, że to będzie boleń. Nie, fajny, dawaj, podbieraj.
Ale amatorka podbiera kilo złożone na łódce. Zaraz spadnie rybka. Nie spadnie, nie spadnie. Nie spadnie, za głęboko. Czy może ją na windę wytrzepać, bo to parzokwia, to wiesz. A. Nie? Nie świruj. Nie świrować? To zapraszamy. Ale będą stejki. Dobra, idę sobie porządzić rybkę. Porządź. Wiem, że tu są. Coś, co tu takie... Są. Dobra. Ja bym cię tylko poprosił, co byś mi go... Chcę nagrać longiem, bo chcę pokazać gumę, na jaką złowiłem tą rybę, bo wędkarze mi nie uwierzą potem, że coś ściemniam, wiesz, powiedzą. Co chcesz pod... Co? Daj mi rybę po prostu. Okay. I tak zbijecie kim złap. Mandziora. O! Jeszcze ci go napnę. Miło. Tu fajnie widać. O! Nie. Właśnie o to chodzi. Otworzymy mu buziaczka. Zobaczcie. Co? Pokaż, kotku, co masz w środku. Proszę bardzo. Wyczepiamy. Dobrze wcięty. O, się zawsze pokaleczę w tym momencie właśnie. Teraz wziąć kombinerki. O, zobaczcie. Widzicie? NM 10. Co, gdzie z taką małą rybką foteczki? Nie żartujcie, to jest za mały sandaczek. To jest taki typowa stejkowa rybka, co nie na steki, ale my ją wypuścimy. Opa! No właśnie, myślałem, że to był taki fenomen, że tak się tam ryby odezwały na Wiśle, na tą gumę, ale widać ona ta guma, tak. Że NM dycha również działa na innych zbiornikach. Co? Zaczep? Zaczep to był też. Słuchajcie, jest bardzo dużo zaczepów, ciągniemy pod jakieś karcze, dlatego tutaj by wypadałoby zrobić patent, zrobić antyzaczepik, bo na cholerę się z tym szarpać, prawda? Nie mam nożyczek, dlatego mi to tak słabo idzie, a nóż jest strasznie tępy. Ojej, strasznie tępy ten nóż jest. Nie zabiłbyś. No jakbym włożył dużo siły, to może bym kogoś uszkodził, ale to nie o to chodzi, łowimy ryby. Tylko... Może kogoś zamymlać tym nożem. Zamymlać, no. Dobra, myślę, że to mi wystarczy. Antyzaczepik wam pokazywałem wielokrotnie, ale zaprezentuję jeszcze raz, jak się to robi. I to w ogóle nie przeszkadza rybom. Ja wiem, że niektórzy się straszą, o Jezu, nie wetnę rybki z takim antyzaczepem, co to będzie? Na pewno wetniesz, na pewno. A naprawdę, uwierzcie mi, że to mega, mega pomaga. No, i wtedy się karczy już nie należy bać. Wolę to 100 razy od haku offsetowego, co nigdy nie wiadomo, jak to rybę zacząć tym hakiem offsetowym. Ten, co teraz miałem, to myślę, żeby jeszcze mniejszy. Ale pięknie im poszło po karczach teraz. Fantastycznie. Znaczy po karczach, to takie... Tu jest kant. Tu jest taki kant. Wyrzucamy na głęboką wodę, na 8 metrów. Stoimy na 2 metrach. To też jest ważne. I wyciągamy przynęty do góry. O, karczyk. Antyzaczep sobie załóż, wiesz, on działa. Nie, jeszcze nie dziwię, żeśmy się haczyli. No tak, my żeśmy się haczyli o to. A ryby były tu pod spodem. No, na samym kancie. A teraz odpłyń na głębszą wodę i spróbujmy... Jeszcze raz napłynąć? Nie, od głębokiej wody do niej rzucajmy. Jak to nie zda egzaminu, to znowu ustawimy się na 2 metrach i będziemy ciągnąć pod górę. No, znaczy pogenne jest to cholernie, ale jak widać bardzo skuteczne. Ale rybki w tą stronę nie reagują. Bo tak jak widziałem na echosondzie, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak był ten kant, te karcze, czy to, co czepialiśmy, tak jakby tak aż tak na wodę wystawało, tak, co nie? Tak, to one mogą być pod tym pochowane. Wiesz, o co chodzi? Pod spodem siedziały. To tak, pod spodem jakby mogą siedzieć. No tak, to już się czepiało, dokładnie. No dobrze, przechodzimy do obserwowania plecionki. Ja wam tylko powiem, jak ja rozwiązałem ten problem, bo ja nie potrafię obserwować plecionki, jestem pierdołą. Mi obserwowanie plecionki zajmuje ta super delikatna szczytóweczka w parzonkwi. No, która mi pokazuje tam każde puknięcie, podniesienie przynęty też mi pokazuje, bo to jest ważne. Dlatego często tłumaczę początkującym wędkarzom, że jak chcą się nauczyć łowić sandacze, mają problem właśnie z wyczuciem brań i tak dalej, to po prostu użyli bardzo mocnej okoniówki po prostu. Mocnej okoniówki. To jest może jakby zastąpić
No taką szczytówkę jak w parząchwi, tak? Są parząchwi, nie każdemu pasuje. Dobra, ale przejdźmy do obserwowania plecionki. Dobra, Piotrek, jedziesz z tematem. O co tu chodzi? To jest tak zwana śląska szkoła sandaczowania. Kiedyś tak się łowiło m.in. na Kozłowej Górze, która była mekką wszystkich sandaczowców. Chodzi o to, że jeżeli łowicie na sztywne zestawy, a na takich jest zdecydowanie łatwiej m.in. o wcięcie tej ryby, to te zestawy nie przenoszą wam tak precyzyjnie samego brania. Poza tym, jeżeli już czujecie na swoim blanku branie sandacza, to jest zdecydowanie za późno. Najwięcej tych brań będzie pustych, no chyba że sandacz sam zażarł tak bardzo głęboko, że praktycznie sam się wam wetnie na zestaw. Dlaczego więc obserwuję plecionkę? Bo plecionka zdradza wam moment, kiedy jeszcze nie poczujecie tego brania na blanku waszego wędziska, a już będzie ryba miała w pysku waszą przynętę. To jest zadanie bardzo proste, podobne do tego jak łowicie z opadu. Bardzo prosto jest zobaczyć, kiedy jesteście na dnie, bo luzuje wam się wasza plecionka. A przy łowieniu sandaczy na plecionkę stosuję przede wszystkim bardzo jaskrawe kolory. Tu jest jaskrawa zieleń, tak żeby ta widoczność plecionki była jak największa. Jeżeli jest bardzo pochmurny dzień i ta plecionka zlewa się z wodą, to zazwyczaj staram się ustawiać tak, żeby rzucać pod światło, pod słońce. Wtedy na wodzie doskonale widzicie tę plecionkę. No i przechodzimy do sedna. Na czym polega obserwacja? Patrzę dokładnie w miejsce, gdzie plecionka łączy się z wodą i reaguję zacięciami na wszelkie nienaturalne ruchy tej plecionki. Nie na delikatne jej zluzowanie, kiedy tworzy się taki żagiel na wodzie, ale kiedy ta plecionka podskoczy, wyprostuje się, to jest już dla was sygnał, że macie branie sandacza. Jeżeli się nienaturalnie szybko zluzuje, również, bo musicie mieć świadomość, że czasem te brania są bardzo delikatne i sandacz po prostu weźmie tę przynętę i będzie zbliżał się w waszym kierunku i wtedy ta plecionka nienaturalnie szybko się zluzuje. Ważne jest w takim łowieniu to, żebyście cały czas trzymali swój zestaw napięty. Łowię zazwyczaj delikatnymi podbiciami i zobaczcie, przy tych delikatnych podbiciach jeszcze dokręcam korbką przy ruchu wędki w dół. Czyli kiedy kończę już to podbicie, jeszcze jest jeden pół obrotu, zależy od tego jakie macie przełożenie kołowrotka, jeszcze jest jeden ruch do końca, żeby ten zestaw był cały czas napięty. Nie możecie pozwolić na to, żeby wam się ta plecionka zbyt mocno zluzowała. I staram się poznać łowisko, na którym jestem, zorientować się, ile mniej więcej ta moja przynęta po podbiciu potrzebuje czasu, żeby zetknąć się z dnem. I czasem prowadzę bardzo agresywnie. Prawie na styku tego dna znowu podbijam i znowu opuszczam przynętę. Ale najważniejsza jest właśnie ta zasada, żebyście przy tych podbiciach, co jest kwestią po prostu wytrenowania i wyćwiczenia, zawsze dokręcali ten zestaw, że wasza plecionka jest napięta. Tylko wtedy jesteście w stanie odczytać, jak ta plecionka się będzie zachowywała. Czy jest jakieś wyprostowanie tej plecionki, czy nienaturalne jej zluzowanie. I wtedy następuje branie. Nie poczujecie go jeszcze na blanku, ale tnijcie w ciemno. Oczywiście, kiedy łowicie w karczach, tak jak my dzisiaj tutaj dookoła mamy trochę tych patyków, to będziecie mieli sporo zaczepów. Ale jak mawiają wędkarze, gdzie patyki, tam wyniki, a kto nie ryzykuje, ten nie jest sandacza. Dobrze, powiedz mi, który ten moment jest newralgiczny, bo tu już jest bliżej. Tak. W którym momencie? Tu akurat mamy dosyć płytko i to jest ten moment, kiedy wiem, że nasza przynęta jest na dnie. Podbijam ją delikatnie i prawie, że na styku, kiedy ona już mi się zaczyna delikatnie luzować, ja mam świadomość tego, że tu jest bardzo płytko, nie jestem na żadnym rancie, więc wiem, że nie są to, że nie jest to żadne nienaturalne luzowanie. Zresztą zobaczcie, jeszcze na jedną rzecz, że kiedy nasza przynęta opada na dno przy napiętym zestawie, to ta plecionka nam się ładnie zluzowała. Tak. I ona leży, nie ma żadnego nienaturalnego szarpnięcia, podskoku. Teraz doskonale wiemy, że nasza przynęta jest na dnie, jak przy klasycznym opadzie. Ale kiedy ta plecionka by się wyprostowała, naciągnęła w nienaturalny sposób, albo luzowała nam się pod skokami. No tak, ale jak ona opada, to jest sztywna, co nie? Tak. Ona jest sztywna i to w tym momencie jest drgnięcie coś? W tym momencie jest wyprostowanie tej plecionki na wodzie. Aha. Czasem to jest podskok.
jest troszeczkę utrudnione zadanie, jeżeli łowicie na dużej fali. Wtedy rzeczywiście... Podskok rozumiem. Jeżeli łowicie na falach, to musicie się mocno wytrenować w obserwowaniu tej plecionki. I wymaga to naprawdę dużego skupienia, bo kiedy łowicie sobie po prostu z klasycznego opadu, rozglądacie się, podbijacie, czujecie branie, wiadomo, następuje zacięcie. A tu musicie być bardzo mocno sfokusowani na miejscu, gdzie ta plecionka łączy się z wodą, gdzie wchodzi po prostu w wodę. Najlepiej trenować to na głębokiej wodzie, bo tam macie bardzo długi opad. Tu jest dosyć płytko, pewnie jakieś 2-2,5 metra, coś takiego. I tu trzeba prowadzić dosyć agresywnie, żebym ja miał cały czas zestaw napięty, muszę ją dosyć szybko podbijać. No dobrze, a mi niektórzy tłumaczyli na przykład, że właśnie dobrze jak się taki delikatny balon robi na tej plecionce i właśnie, że no styk jak plecionka wchodzi do wody, o, tu... Tak. I plus ten balon obserwować, tak? Plus balon, bo on jest twoim wskaźnikiem. Jeżeli ta parabola, która się tutaj tworzy, jest, następuje jej wyprostowanie, od razu masz sygnalizację tego, że nastąpiło branie. Zresztą zobaczcie sami, jeżeli mamy ten balon, sandacz złapał, a wiemy, że sandaczowe brania są bardzo elektryczne, zanim on rozprostuje tą waszą plecionkę i dopiero wtedy poczujecie branie na blanku, wytniecie to dosłownie w punkt, nie dajecie temu sandaczowi czasu na to, żeby on poczuł choćby delikatne napięcie tego zestawu i po prostu wypuścił waszą przynętę z pyska. Fajnie, bardzo dziękuję. Po tej kancie. Bardzo fajnie to Piotrek wytłumaczył. Do niego też możecie wpaść na kanał. Salmolubny fishing. Salmolubny fishing. Salmolubny. Czyli, że nie samolubny, tylko salmolubny, jak te dżerki. Okej, okay. To wpadnijcie do Piotrka też. Fajnie wytłumaczył, aczkolwiek co kto lubi. Co kto lubi, moi drodzy? Napiszcie właśnie, jak wy łowicie. Czy obserwujecie plecionkę, czy raczej ufacie właśnie mięciutkiej szytówce, czy może jeszcze jako inaczej, czy jeszcze jakoś inaczej łowicie, a może macie po prostu tak super zajebisty refleks, że tniecie wszystko w tempo. Różne są na ten temat teorie. I tyle, no. To co, chłopy? Na szczupacze? Teraz płyniemy? Grzesio? Jeszcze chwila. Jeszcze chwila? Grzesiu poczuł krew. No bo tak, sandaczy żeśmy już nałowili. To może jakiegoś szczupacza ja dawno nie łowiłem. O. A szczupaka wszyscy tutaj. Jak ty powiedziałeś, jak to się nazywa? Te wyspy? Polskie Malediwy. Polskie Malediwy, pięknie. No naprawdę to jest zachwycające. To prawda, kiedyś tu byłem, ale nie pamiętam, że tu aż tak ładnie. Nie pamiętałem. 2 meterki. Te chłopacy tutaj są... Po to, że ćwiczenie ma. Tego? Otwórz sobie bakiet. Fajnie byłoby jeszcze spędzić czas nad szukaniem sandaczy, ale no, jest to czasochłonne zajęcie, a ja niestety muszę niedługo spadać do Warszawki, więc poprosiłem, aby jeszcze popłynąć gdzieś na szczupacza, może uda się złowić, bo fajnie. Zobaczymy zaraz. To jest all inclusive oferta. Tak? Także no, zabrałem cię na all inclusive. Będą były, bo... Malediwy? Tak jest, Malediwy w wersji all inclusive. Zajebiście, mega. Wszystko jak leci. Strzelimy. Coś pięknego. No, widzę tu duże, grube gabaryty. No ja na szczupaki niestety nie jestem aż tak przygotowany. Ale też coś tam mam, jakąś niespodziankę dla zębatyk, jak to się mówi. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No i pięknie. Piękny. No i kto to jest? Kto to jest? Sandacz. Nie, szczupacz. Szczupacz. No i brawo. Brawo. Chyba nie trzeba. Chyba się już ogłuszył, bo żeby go spokojnie na placki przerobić.
O, przykryj siatkę, uważaj. Ty, on dalej żeruje. Zaraz mu gumę rzucę. Taki skromniaczek. Piękny szczupać, możesz go wodować. Ja bym go zjadł. Jakąś godzinę temu wysadziliśmy Piotrka, no bardzo sympatyczny z niego jest chłopak, ale wiecie, no trzeba konkurencję na łódce eliminować, po prostu jest większa szansa wtedy na złowienie ryby. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów. Czas mnie również goni, więc uciekamy. Bardzo dziękuję za wspólne pływanie, było bardzo fajnie, coś tam się udało złowić. Mam nadzieję, że jeszcze sobie razem popływamy w przyszłości. A jak jesteście ciekawi, co z tego wyniknie, tak zawsze stawcie suba, łapkę. Trzymajcie się na razie, cześć!